Grudziądzu odbyło się spotkanie ruchu społecznego Stowarzyszenie Niepokonani 2012. Jest to organizacja, która ma za cel swojego działania wzajemną pomoc członków stowarzyszenia, którzy poszkodowani zostali, ich zdaniem, w wyniku nadużycia władzy przez funkcjonariuszy publicznych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Osoby należące do stowarzyszenia wspierają się wzajemnie w walce o swoje prawa przed organami państwa, wymieniają się doświadczeniami i wiedzą. Chcemy się zjednoczyć, spotkać i zacząć działać tu na terenie Grudziądza, choć już takie spotkanie miało miejsce w ubiegłym roku, 8 czerwca takie odbyło się i to jest kontynuacja, kontynuacja przed naszym kongresem ogólnopolskim, który ma odbyć się 13 maja w sali kongresowej w Warszawie. Czym Państwa organizacja się zajmuje? Jaki jest cel jej działania, czy cel istnienia? Naszym celem jest pomoc osobom poszkodowanym. W jaki sposób ta pomoc się odbywa? Głównie pomagamy przez nasze doświadczenia. Mogę powiedzieć tyle, że sprawy członków stowarzyszenia ciągną się latami i są to trudne sprawy? Nie, to są łatwe sprawy, tylko tyle, że są stawiane zarzuty bezpodstawne i ci ludzie ponoszą tego konsekwencje. Tracą majątki, dorobek życiowy, tracą firmy. Po latach okazuje się, że zostali niewinnie oskarżeni i w tej chwili już zaczynają dochodzić odszkodowań. Ja mogę podać jeden z przykładów. Otóż z Wałbrzycha jeden z naszych członków stowarzyszenia w tej chwili dochodzi odszkodowania 40 milionów złotych od Skarbu Państwa. Do tego drugi pozew złożył o odszkodowanie i zadośćuczynienie od sędziego. Imiennie od sędziego w kwocie 700 tysięcy złotych. Jaka to była sprawa? Może pan przytoczy ten przykład? Może być ciekawy dla widza. Prowadził działalność gospodarczą, sprowadzał samochody ze Stanów Zjednoczonych. Urząd Celny mu bezprawnie naliczył jakieś wydumane, niesłuszne, rzekomo oszukał Skarb Państwa na 450 tysięcy złotych. Tym samym sędzia dokładnie sprawę nie rozpatrzył, rozumiem, tak? Ja nie znam szczegółów, tylko znam ogólne zarysy tej sprawy. To sprawa personalna w stosunku do orzekającego? Tak, w stosunku do orzekającego akurat w jego sprawie. I w tej sprawie odchodzi imiennie, to jest sprawa bodajże precedensowa w skali kraju, bodajże pierwsza. Tego typu sprawa, kiedy dochodzi roszczeń nie od Skarbu Państwa, a od urzędnika państwowego. Znalazł się Pan tutaj wśród tych osób, takich czujących się poszkodowanymi. Jaka była Pana sprawa? Z jakim problemem Pan tu przychodzi? Wie Pan, może tak to ostatnio było, wie Pan, ta sprawa sądu rolników tutaj, rolników, którzy protestowali wtedy w sierpniu, 1-2 sierpnia w Grudziądzu i miałem przyjemność akurat się spotkać tutaj z Panem Rogowskim, on przyszedł nas jako poprzeć i w tym momencie taka moja właśnie sprawa, która też od lat już walczy z tą sprawą, między innymi jak to się mówi z Panem Burmistrzem Miasta i Gminy Łasin, bo teraz wiem dokładnie, kto jest temu winny. Po prostu chodzi o to, że mam mienie w miejscowości Wydrzno, gmina Łasin i po prostu od 2005 roku, gdy weszliśmy do Unii Europejskiej, ja bym chciał zrezygnować z tego, że to oddaję, bo to jest umowa wieczysta z Urzędem Miasta i Gminy Łasinie. Więc tamten burmistrz, który był pan burmistrz Kowalowski, też to odwlekał. Wreszcie w 2007 roku zacząłem już pisać, że po prostu, że to chcę przejąć, żeby to przejęli, bo ja jedno, że już z chorobą trochę miałem też nie, a po drugie nie chciałem, bo wiedziałem, że miałem firmę w Słupie, która po prostu predyspowała i tam miałem stację paliw i ta firma zaczęła mi przynosić dochody, a tamto wiedziałem, że nie jestem w stanie, bo ani te magazyny, ani co wywyżnie,
Po prostu nie da. Co tutaj było meritum sprawy? To znaczy, musiał pan płacić jakieś podatki, tak? Rozumiem. Tak, bo musiałem płacić podatki, a po prostu nie chciałem, żeby to gmina... Zbierało się jakaś tego kwota? Tak, to się kwota zbierała, bo ja tylko chcę, bo to dość długo opowiadanie, ale żeby tej nie przedłużać, panie redaktorze, to powiem konkretnie. Chodzi o to, że po prostu nie przynosiło, to były dość duże podatki nałożone w tym Wydźnie, bo tam działka... Mimo pana rezygnacji, tak? Tak, mimo my raczej napisałem, bo panie redaktorze, parę razy pisałem, mam tyle pism, że właśnie z panem Rogowskim chcę tę sprawę zacząć do końca, bo dlatego, że dzisiaj wycytowali mnie w 2008 roku stację paliw, które bym dzisiaj miał dochody i tak dalej i 120 tysięcy mi sprzedali z tą stację, która była wartości ponad tam około 250, nawet jeszcze... Komornik sprzedał to, tak? Komornik sprzedał. Jestem zaskoczony też, dlatego jak... To... W której licytacji to było? Pierwszej, drugiej, czy... To było w drugiej licytacji. W drugiej licytacji za to poszło i byłem zaskoczony, że jak można sprzedawać firmę, która działa, a tamto chce oddać i to było z gminy Łaślin, tamto co chciałem i dlatego było zaskoczenie dla mnie. Dlaczego komornik nie skorzystał z tego, jak tam zalegałem w Łasinie, to mógł to z Łasina to po prostu to sprzedać i ewentualnie bym mógł się tam zaspokoić gminę, ja bym miał czysto, a tak do tej pory jestem gnębiony przez burmistrza, który mi znowu już spłacił 120 tysięcy od renty chorobowej mi otrącają cały czas. I teraz na nowo naliczane, więc teraz chcę nawet sprawę skierować do prokuratury, czy to jest jawne terroryzowanie psychiczne i fizyczne mojej osoby, czy polityczne, bo w tym momencie nie mogę sobie na to pozwolić, żeby znowu mi narosło już moje dobrze gospodarstwo. W 2003 roku przekazałem dzieciom, bo tak by się mi gospodarstwo by poszło, a tak dzisiaj naprawdę kombiną mi z renty, no i cały czas Wydźno teraz licytowali na najniższe, za symboliczne ma być chyba tam 5 tysięcy pójdzie, a pan burmistrz powiedział, mnie to nie obchodzi, ja bym chciał, ale niestety to już chyba będą pokolenia spłacać. Pytam się, jeżeli prawo ustawa mówi, że jeżeli to jest wieczyste i ma obowiązek przejąć urząd gminy na to z powrotem, to ja chciałem za darmo dać, nie chciałem już nic, żadnych, bo w 2008 roku moje pismo było, nie chcę żadnych tym, oddaję, nie komornik ma to przejąć, więc widzę, że tutaj cały czas nalot chyba na mnie, jako na osobę tutaj Duszyńskiego i w tym momencie, panie redaktorze, przyszłem tu po to, że chcę te sprawy załatwić do końca, bo jeżeli teraz na nowo mi narosło około 130 tysięcy, więc nie jestem w stanie spłacić, bo przy emeryturze 480 zł, a 280 zł mi płacą, bo resztę potrącają jako, wie pan, to jest tragedia dla mnie, a że jestem rolnikiem, to wiem, bo pan redaktor zna i po prostu te sprawy swoje zawsze odlekałem, bo myślałem, że uczciwość burmistrza, że to jednak dojdzie, że mówi do mnie, że może przejąć. Ale się pytam, 87 rok, 2008 roku zmarnować moje firmę, która działała w słupie i mogą słupa powiedzieć rolnicy, tam działałem, handlowałem jak to się mówi paliwem, ale tak samo nawozami wszystkim, komornik tamto mi ściągnął. Za długi w Łasinie. Jak teraz można być, że znowu w Łasinie jest licytacja i tak pomniejszona, bo żeby tam wtedy sprzedawał w 2008 roku komornik, to te Wydźno by było, żebym jeszcze dostał pieniądze. Pan zetknął się też z tym stowarzyszeniem, teraz w nim działa czynnie. Dokładnie. I właśnie jaki powód tego był? Jaka była pana sprawa w tym konkretnym przypadku? To znaczy ja przez prawie 14 lat biłem głową w mur, żeby się oczyścić z niesłusznego wyroku, co prawda cywilnego. Ja nie mam karnego wyroku, ale mam taki kaprys, że po prostu chcę mieć czystą kartę i będę walczył do końca. Będąc, a od czego to się zaczęło właśnie? Swego czasu byłem prezesem spółki Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, czyli de facto Skarbu Państwa. I odmówiłem ustawienia przetargu jednemu z prezesów banku. No i tam mi powiedziano, że mnie wykończą, jak tego nie zrobię. Ja tego nie zrobiłem i się stąd zaczęły moje kłopoty. I tak to się ciągnie. A ten pan po prostu to był znajomy tego prezesa banku. A to znaczy, co pana zwolniono czy oskarżono? No, odwołano mnie bez wiedzy rady nadzorczej, bez niczego, bez uzasadnienia i tak dalej ze stanowiska. Ale no to prezesem się bywa, się nie jest. Ja sobie wówczas nawet nie łączyłem tych rzeczy, że tak powiem. Dopiero to po czasie zaczęło do mnie docierać, że coś tutaj nie tak jest. Zacząłem, jak zrobiono mi po roku dopiero sprawę cywilną, że zadziałałem na szkodę spółki i tak dalej, i tak dalej. Próbowałem już wówczas w sądzie tłumaczyć sędziemu, że coś tutaj nie tak jest, to tylko słyszałem takie słowa. Proszę usiąść, bo sąd ukaże. Proszę usiąść, bo sąd ukaże. A właśnie obecny pan wiceminister przedstawiał fałszywe dowody i kłamał, wręcz kłamał w sądzie.
No i ja dostałem wyrok spłaty jakieś tam 62 tysiące za rzepak, który kupiłem, de facto kupiłem. Zapłaciłem za ten rzepak, ale prezes banku stwierdził, że rzepak był przywłaszczony. Nie był przywłaszczony, ja mam dokumenty udowadniające to. Do wielu innych dokumentów dotarłem. Zresztą ten prezes banku dostał wyrok karny i tak dalej. No ale ja mam wyrok i ja się z nim nie godzę i próbuję to odkręcić. Podałem tego pana do Okręgowej Izby Radców Prawnych, napisałem skargę. No w tej chwili trzeci raz skarga wraca już do Wyższego Sądu Dyscyplinarnego do Warszawy, bo w Gdańskim Sądzie Dyscyplinarnym, to znaczy w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku, no dziwne rzeczy się działy i dzieją nadal. Z czym pan przychodzi do stowarzyszenia? Jaki jest pana problem? Co takiego się stało, że znalazł się pan w tym tutaj gronie? No problem jest taki, że komornik naliczył sobie kwoty jakieś, nie wiem skąd to wziął, z Księżyca czy skąd, że w sumie to wyszło prawie 6 tysięcy złotych. Dla przykładu podam transport, naliczył 300 złotych, którego w ogóle nie było. I określił to jako transport w oczekiwaniu. No nie wiem, czy ta firma ma podstawę. Nie przyszedł pan po poradę osób, które już jakieś doświadczenia z tym mają. Tak. No i druga sprawa jest, te 4600 zł naliczone też nie wiem za co. A w oświadczeniu pisze, że za wyprowadzenie osób i nieruchomości. No to nie wiem, a ręką nie dotknęli nawet do tego. Bo sam wyprowadziłem się i spłaciłem fakt, że przez... Ale jakieś rachunki posiadam? Tak, posiadam wszystko, mam dokumenty na to, także ja, mojego punktu widzenia, to ta sprawa się nadaje tylko do prokuratora. No bo ja czuję się okradziony przez komornika. I właśnie przyszłem tu, żeby... Poradę. O poradę, żeby tę sprawę jakoś rozwikłać.